Witajcie, ja jestem wasz ulubiony Jupiter albo coś w tym stylu, chyba tak mam taką nadzieję bynajmniej. Jesteśmy dzisiaj na Skybloku Hard, bardzo myślę, że spodoba wam się ta seria, jest to po prostu trudniejsza wersja Skybloka, na przykład takiego, kiedyś były takie serwery skyblokowe. Ja już sobie tutaj troszkę grałem, więc ogólnie tak to wygląda. No i co, mam na razie 6 kasy. Ponieważ troszkę tutaj grałem. Ogólnie ekonomia jest bardzo ciężka na tym serwerze. A, i zostaw łapkę w górę subika z dzwonkiem, a szczególnie subika z dzwonkiem, bo za niedługo będzie nowa, fajna seria na kanale. Myślę, że wam się spodoba, bo wy jesteście głównie widzami z tego kontentu fabułowego chyba, XD, więc zostawcie po prostu łapkę w górę subika z dzwonkiem, łapkę, to jest takie mniej ważne, ale też bardzo ważne. Więc przechodzimy sobie do wyspy. Ja już sobie tutaj różne rzeczy tworzyłem, tak wygląda na razie moja wyspa, będziemy dzisiaj kopać, będę chciał sobie ogólnie ogarnąć jakiś sposób na zarobek. Zmniejszyłem dla was również czat, żebyście więcej gry widzieli i ogólnie w grę shadery już miałem, po prostu włączyłem wam shadery. No i co, po prostu kopię tutaj, później sprzedaję sobie kobla, no i właśnie stąd mam 6 kasy, bo sobie kobla sprzedałem. Także po prostu ja sobie nie wiem, teraz może do staka dokopię, coś z wami pogadam. Coś tutaj na czacie piszą, nie wiem co. No i po prostu sprzedamy to. Mam taki pomysł na biznes. Albo kaktusy hodować i później je sprzedawać, albo hodować kakao i później je sprzedawać. To są chyba jedne z najlepszych biznesów. Ogólnie na tym serwerze jest fajne to, że patrzcie, nie muszę łapać czegoś. Czyli nie ma tu czegoś takiego, że mi może jakby kobel do lawy wpaść, co nie? Więc dokopię sobie do staka, pokażę wam jakieś warpy, jak się tutaj sprzedaje i ogólnie jak to działa. I może później coś kupimy, zobaczymy. Trzeba coś posprzedawać. Także cyk, zaraz będę mieć 64. I jeszcze raz. Dobra, mam 64 i teraz idę sobie na warpa. O ja, pisałem źle. Warpy i są warpy crafting, generator, PvP, sklep, skup, tutorial, sklep i VIP. My sobie pójdziemy na warp skup, bo trzeba sprzedać kobla. Teleportacja nastąpi za 3 sekundy. No i jesteśmy na skupie i tutaj po prostu sobie sprzedajemy. Zrobimy to w sumie tak. Mogę sprzedać, dziękuję. No i jak widzicie teraz zamiast, zamiast mieć kasy 6, mamy 18. I teraz jakbyśmy sobie poszli na warp sklep, zaraz nas przeteleportuje, to po prostu, zaraz zobaczycie, będę mógł sobie coś kupić, znaczy to nie jest takie łatwe, bo tutaj patrzcie, wiaderko z wodą kosztuje 450, więc jakby, no trochę tutaj jest drogo rzeczywiście, ale lubię takie serwery, gdzie trzeba rzeczywiście długo pograć. Jeżeli też chcecie, to IP macie w opisie tego serwera. No i tutaj ogólnie mamy takie rzeczy, jakieś takie budulce i ogólnie, i tutaj są jakieś różne bloki i w ogóle, tylko gdzieś było kakao, o, tu jest kakao, jak widzicie 10 sztuk kosztuje 600 i nie wiem, czy mi się bardziej kaktusów nie opłacało hodować, bo wydaje mi się, że są droższe, gdzie są kaktusy, tu, 250 plus jeszcze piasek bym musiał kupić, gdzie jest piasek? Piasek jest tutaj, ile? 10 to jest 1000, to mi się po prostu opłacało hodować najprostszą rzecz, czyli kakao. Na razie. Kiedyś jakbym miał więcej hajsu, to po prostu będziemy sobie hodować kaktusy. Myślę, że to się bardziej opłaca. No ale co my zrobimy, jak hajsu nie mam? Dobra, ogólnie. Trzeba jakiś szybki sposób na szybki zarobek wymyślić. 90 kosztuje to. A gdyby tak sprzedawać stone'a, bo on jest chyba droższy, co nie? Po prostu mógłbym, nie wiem, kupić sobie żelazo. Jest tu żelazo? Jest ruda, że... No nie, no wszystko tu jest takie drogie. Dobra, idziemy sobie na naszą wyspę. Pomyślimy o wszystkim właściwie. Założę sobie właściwie seta. Nie wiem, czemu ta seta normalnie, takiego do klepy. Takiego o. Dobra, co by tutaj teraz zrobić? Mamy pumpkin seeda, właśnie. Myślę, że to by się opłacało, powiedzmy, hodować trzcinę. Piasku nie mamy, ale trzcina by się opłacało w sumie. Zabierzmy sobie to. Mam jeszcze drugi lód. Gdyby tak, nie wiem, ja tu chyba nie mogę, no właśnie. Bo przyspał mnie.
Dobra, to zróbmy tak. Zabierzmy sobie jakieś bloki. Cyk, zrobię sobie pół płytki. I w tym miejscu ja bym sobie rozbił lód. Myślę, że to będzie dobry pomysł, żeby zahodować to. Kurde, jakbym to musiał zrobić? Chyba tak. Pytanie, czy to nie przeleci. Okej, jest git. Mamy tym sposobem coś takiego. I bierzemy sobie naszą trzcinę. Mogę stawić. Aha, jestem debilem. No i proszę bardzo, trzcina nam teraz będzie rosła. No i zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie dobry biznes, czy coś w tym stylu. Zróbmy sobie... O, lag był chyba chwilowy. Tutaj bym sobie trochę powiększył, żeby było więcej komfortu, czy coś w tym stylu. I nie wiem, co mogę przez ten czas robić. Myślę, że po prostu pójdę kopać. A, i zapomniałem, o, najważniej... A nie, mówiłem wam w sumie, że na dniach się pojawi kozacka seria, więc wyczekujcie. Dobra, weźmy sobie chleb, zjem sobie chleb. Też trzeba będzie tutaj po prostu zarabiać na wszystko, bo na jedzenie... Jest to bardzo ciężki według mnie serwer. Dobra. Ja po prostu, nie wiem, zrobię sobie teraz timelapse z kopania kobla, bo nic innego nie mogę właściwie zrobić. Widzimy się jak, nie wiem, jak wykopię dwa staki kobla albo ponad coś, więc widzimy się po prostu dla was zaraz, dla mnie, nie wiem, za 5 minut. Uwaga, widzowie, tutaj miałem teraz anty-awka, czyli po prostu... Jak widzicie tutaj, musiałem wpisać liczbę 20 na czacie, żeby mnie nie wywaliło, czy coś takiego. Bo tu ogólnie na tym serwerze chyba topkę czasu, jest coś takiego, kośnik topka? Nie. Top? Coś w tym stylu? Nie, nie wiem, ale była taka komenda, która po prostu sprawdzała, może się zaraz tu wyświetli na tym. Może się po prostu zaraz wyświetli na czacie, zobaczymy. No i co? Czekamy, ja dalej będę kopał. Jak będzie coś ciekawego, to po prostu wam powiem. Okej, widzowie, wykopałem ponad staka. Myślę, że ten kilo za niedługo mi się po prostu z czasem, jak będę trochę kopał, zużyje. Na razie sobie ten stack odłożę, później go pójdziemy sprzedać, ale najpierw bym chciał wam pokazać, że jest coś takiego jak questy i podobno bardzo się to opłaca robić, ale to też nie jest takie łatwe, jak się wydaje. Wejdźmy sobie, nie wiem, is i po prostu trzeba poszukać questów. Nie wiem dokładnie, gdzie to jest, ale z tego co wiem, właśnie jest coś takiego jak questy i się nawet na czacie wyświetla. Jak widzicie, widzowie, tutaj jest coś takiego jak levele wysp, czyli podejrzewam, że dane bloki mają swoją wartość. Jak widzicie, sugarcane nadal mi nie urósł, ale myślę, że to się powoli będzie dziać, tak mi się przynajmniej wydaje. Po prostu później jak urośnie, postawię drugiego, no i będziemy mnożyć zyski, czy coś w tym stylu. Dobra, nadal nie znalazłem questów. Musiałbym poszukać. Pewnie teraz mówicie, że jestem idiotą, czy coś w tym stylu, bo totalnie nie wiem. Tutaj nie ma questów. Biomy, ulepszenia, wyspy, members. No, ja jestem tylko właścicielem. Nie wiem. Wyzwania, nie wiem. Czy jest coś takiego warp? Wyzwania? Nie wiem. Albo is tutorial. Dobra. Nie, nie ma. Warp. Tuto. Dobra, widzowie, już obczaiłem, po prostu trzeba i kośnik i z C, jakby ktoś też nie wiedział, to macie w opisie tutorial i ogólnie tutaj 30 poziom wyspy to jest 1000 dolarów i jajko zombie, o kurde. Dobra, zobaczmy tutaj, mamy, na przykład tutaj mamy górnik, 10 staków kobla, to jest jedna sztabka żelaza. Na przykład tu jest stolarz, a to mamy chyba, to jest chyba wyłączone, bo pisze off. Dobra, no to tutaj na przykład górnik, to jest dosyć ciężkie, ale na przykład tutaj klujący aromat, 64 barwniki kaktusa, no to bym musiał mieć farmę. Ogólnie te zadania są dosyć ciężkie, na przykład tutaj, na przykład ten górnik, on nie jest bardzo łatwy, no w sumie jak widać. I są tu różne questy, na przykład macie z pszenicą albo, no... totalnie inne questy. No na razie, jak widzicie, ciężko, żeby zrobić jakieś. Po prostu nie wiem, będę sobie tutaj grał poza odcinkami i pewnie kopał kobla. Tak zakładam.
bo co innego w sumie miałbym robić? Nie wiem, no pokopię teraz. Bo najgorzej, że ten generator po prostu tak długo, wiecie. Szkoda, że ten generator po prostu czasem się wolno regeneruje, bo tak to bym na przykład zrobił cyk, to wykopywał i tak, a tak to w sumie mam niby drugą wodę, no ale to rośnie. Dobra, w sumie czemu by nie, to rosło, no. Aha, wiaderka nie mam, a mam wiaderko, kurde, ale jaskilowy. Dobra, bierzemy to w takim razie. Ja bym to po prostu stawił, aha, to teraz mamy problem. Okej, weźmy to, niech to tam już spadnie, trudno. Aha, i teraz żeby ziemia nie spadła, bo ziemia jest tutaj bardzo cenna. O kurde, nie. Aha, i tak się ziemia spaliła, okej, rozumiem. Tutaj będzie jakby... w sumie jak ja bym chciał to zrobić. Dobra, wykopmy trochę ziemi. W sumie ziemię najlepiej sprzedać, bo w sumie ziemia jest tak cenna, że najlepiej ją sprzedawać. I najlepiej, żebym ją kolekcjonował, bo chyba za 10 ziemi coś jest. Znaczy, nie coś, ale na pewno 10 ziemi można sprzedać i w sumie... Mogę to zaraz zobaczyć właściwie? Kurde, ziemia mi spadła. Dobra, po prostu trzeba będzie to jakoś... Kurde, znowu mi ziemia spadła. Aha, tu już nie mogę, bo tutaj jest miejsce spawna, okej. Dobra, widzę, że to nie będzie takie łatwe, jak się wydaje. Dobra, po prostu zalepmy to tutaj. Sugarcane'a zaraz postawię, jak postawię generator kolejny. Chciałbym, żeby to tu się generowało, czyli cyk. O, ziemia wypadła, kozak. I tu trzeba zalepić, tu będzie leciała woda i cyk, generator, ziemia biedna, dobra, trudno. No i tutaj po prostu będę se stał i będę cyk, 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 cyk. I tak będę po prostu kopał, znaczy no nie na awku, ale będę sobie po prostu kopał, no i co ja mogę powiedzieć, no póki mi się chyba ten chlop będę kopał, no bo nic nie mam, a trzcinę trzeba postawić. I w sumie mogę jeszcze iść zobaczyć i jak, za ile można sprzedać sobie 10 digita, co nie? Więc idę sobie warp school i zobaczymy po prostu za ile mogę sprzedać 10 ziemi. Myślę, że w sumie to może być drogie. $20. Dobra, sprzedajemy. Mogę? Cyk, okej. $20 dodane do mojego konta. W ogóle patrzcie, jaką mam śmieszną cenę. To jest w ogóle też XD. Dobra, $20 mi się nie dodało. Czemu? Pokazuję. A dobra, jest $38.8. Za to w sumie da się na pewno coś kupić, ale mało. Więc po prostu chodźmy sobie na naszą wyspę. Moją, naszą, nie wiem, tam coś. Pewnie poza odcinkiem, tak, zostawię sobie jednego dirta, albo nie no, w sumie więcej dirta, bo dirt jest tak drogi, a my go mamy tyle, więc po prostu, nie wiem, ja bym sobie zostawił tak, nie wiem, z 10-20 dirta, żebyśmy na przykład, nie wiem, poszerzyli sobie farmę tego, oto surowca, bo w sumie nie sprawdziłem nawet ile kosztuje, to też jest XD trochę, więc będę na pewno sprawdzał ile kosztuje tego trzcina i nawet chyba zaraz to zrobię. Powiększmy naszą wysepkę trochę. Tutaj na pewno zalepię te dziury. Cyk. Tutaj, no nie wiem w sumie, czy to chcę równo robić. No, coś w tym stylu. W sensie liczy się po prostu... nie liczy się wygląd w sumie, no bo to brzydko wygląda takie o. Trochę tego, ale liczy się to po prostu, żeby było. Co ja mogę powiedzieć więcej? Mamy taki generator oto kobla. Działający bardzo fajnie. Tutaj mamy skrzyneczkę. Pewnie będę ją w przyszłości powiększał. I w ogóle mam sadzonkę kolejną. Czemu ja tego nie rozrastam? Bo właściwie przydałoby się mieć jakby kolejne... przydałoby się mieć po prostu więcej trochę drewna i może jeszcze kolejna sadzonka wypadnie. By było bardzo fajnie. Ja sobie tu... Czemu to jest... Okej, był lag. No, czasem są lagi, ale to nie wnikajmy po prostu. I tak serwer jest koksem, więc... Zapraszam was do grania, tam nie wiem, reklamuję, tak, ale to jest chyba jedyny taki skyblock trudny w Polsce, mi się wydaje. Na świecie, no nie wiem, czy są takie trudne skyblocki, ale na pewno fajnie się na takim skyblocku gra. Aha, lag jest, okej. Okay. Trzeba przeczekać. Halo? Czy nie było laga? Nie, no jest lag. O. O, był lag. Tylko mi jeden blok tylko wykopało. Dobra, trudno. Mam tutaj 30... Aha, znowu. Okej, okay, był lag znowu. Nie wnikajmy, idę zaraz sobie może zobaczyć warp sklep, albo nie, warp skup, idę zobaczyć
ile, za ile po prostu mogę sprzedać sobie trzcinę, tak? Bo w sumie chcielibyśmy sprzedawać trzcinę na początek. Tutaj na przykład mamy wkrótce, wkrótce, wkrótce. Ale czy tu w ogóle jest trzcina do sprzedania? To jest pytanie dnia, bo jak widzę, to tak średnio chyba. A tutaj jest coś do sprzedania. O, tu jest trzcina. 16 sugarcane'a to jest 4 dolary? To się chyba tak średnio opłaca. Ale kokobinsy też są tanie do sprzedaży. Znaczy, no wiadomo, później masz więcej kokobinsów, to więcej dostajesz, ale... Kurde, myślałam, że to w sumie... Co? Perełki się sprzedaje po 80 centów? XD. Czyli widzę, że naprawdę ciężka jest ta ekonomia. O, tutaj sobie ktoś sprzedaje. I chyba dużo tego ma, bo klika w 64 tyle razy, okej, okay, rozumiem. Czyli na początek trzeba będzie po prostu rozrosnąć farmę sugarcane'a, który nie rośnie bardzo szybko. Rozumiem. Później sobie pewnie zrobimy kakałka albo kaktusa. Kaktus chyba nie rośnie najszybciej, ale no na razie to chyba będzie... Przecież my mamy kaktusa, tylko... No właśnie, nie mam... No tak, przecież my mamy kaktusa, ale jest taki problem, że przecież nie mam piasku, na którym bym to mógł postawić, a piasek jest strasznie drogi. Ej, ale to w sumie na początek by mi się bardziej opłacało farmę kaktusa. Dobra, zobaczymy. Ja sobie nie wiem, będę teraz kopał i tam może ostatniego timelapsa wam zrobię. I nie wiem, widzimy się, jak nie wiem, wykopię, albo rozkopię cały kilof. O, to będzie dobry pomysł. Więc widzimy się, jak wykopię 100 bloków. Okej, widzowie, jak widzicie, kopię sobie i już mi kilo wpadł w idealnym momencie, bo jak chciałem. Mamy tyle oto kobla, jak widzicie. Myślę, że sobie, nie wiem, wezmę tyle, 8 mi wystarczy, wszystko na razie schowam i zrobię sobie z tego kilofy po prostu, cyk, ole, lag był przez chwilę. I zrobię sobie z tego 2 kilofy, które powinny mi jak na razie starczyć. No i co? Chyba będziemy kończyć ten odcinek, także myślę, że przyjmiecie ciepło tą serię, bo to jest naprawdę seria na lata wręcz, jeżeli bym chciał wszystko wykoksić. Nie no, żartuję oczywiście, ale jeżeli bym chciał wykoksić wszystko, to naprawdę bym musiał dużo grać, nagrywać i wszystkiego. Także subujcie, lajkujcie, komentujcie, myślę, że pamiętacie o nowej serii, więc sub z dzwonem najważniejszy. Ja się z wami żegnam, do następnego, elo, yo, coś.